Przygotowałem na dzisiaj małą aplikację, która uderza do githubowego searcha i poszukuje profili zgodnie z tym, co wpisaliśmy w polu. Mam do tego dwa testy. Pierwszy już widzieliście, sprawdza, czy wyświetla się no results. I drugi sprawdza, czy na liście wyświetli się mój login githubowy. W testach mam ten problem, że uderzam do API githubowego, w związku z czym mam zbyt wiele requestów na sekundę i jestem blokowany przez GitHub. Także teraz widzicie, że za drugim razem nie mam kompletnie żadnych wyników, bo zostałem zablokowany przez GitHuba. No i chciałem wam pokazać, jak rozwiązać ten problem i przestać używać internetu w testach na przykładzie Daggera 2 oraz później Kotlina. Zacznijmy od tego, że głównym problemem w tym kodzie jest to, że w głównej aktywności ona sobie sama tworzy zależności i przez to nie jesteśmy w stanie w testach podmienić tego pola, które jest potem używane do robienia zapytań. No i postaram się to naprawić, używając w tym momencie Daggera. Czyli zamiast tworzyć tą zależność w tym miejscu, użyję Daggera. Kto z was kojarzy Daggera w jedynkę lub dwójkę? Androida? Okej, okay. No, są nawet osoby nieandroidowe, które go kojarzą. Super. Żeby użyć Daggera, potrzebujemy takiej anotacji @inject oraz kilku klas, które teraz stworzę. Pierwszą klasą będzie Dagger generalnie będzie się składał, klasy Daggerowe będą się składały z kilku modułów i kilku komponentów. Zacznijmy od rest modułu. OK. Moduły oznaczamy w Daggerze anotacją @module. Definiujemy w takim module metody, które zwracają nam zależności, które potem będziemy wykorzystywać. OK. W tym momencie wziąłem kod z aktywności, który tworzył mi retrofita, i wkleiłem go w tym miejscu do modułu daggerowego. To samo muszę zrobić dla mojego search API. Czyli search moduł. Ponownie moduł. Jedyna różnica, że do stworzenia Search API potrzebuję retrofita, którego zdefiniowałem przed chwilą w innym module. I mogę go sobie po prostu podać jako parametr mojej metody i on zostanie w to miejsce wstrzyknięty przez Daggera. I w ten sposób otrzymam od razu moje search API. OK. Kolejnymi rzeczami, które trzeba zdefiniować i wymaga tego od nas Dagger, są komponenty. I tak samo będziemy potrzebowali jeden komponent na dostarczenie retrofita i jeden komponent na dostarczenie search API.
Komponenty oznaczam metodą, adnotacją addComponent i definiuję dodatkowo, z jakich modułów się one składają. Czyli to będzie REST module. I w interfejsie, podobnie jak w module, będę definiował czego, jakich zależności na zewnątrz dostarcza ten komponent poprzez zdefiniowanie metody bez implementacji. Czyli będzie retrofit. I Dagger na podstawie tej jednej linijki wygeneruje kod, który skorzysta z REST modułu i dostarczy na zewnątrz klasę retrofit, instancję klasy retrofit. Okay. I podobnie dla search component. Okay. Z tą różnicą, że search component nie tylko składa się z search modułu, a również zależy od REST modułu, który dostarcza retrofita. Czyli jego zależnością jest REST component. OK. I podobnie jak poprzednio, definiuję metodę, która zwraca search API. Pozostała mi już tylko jedna klasa do stworzenia. To będzie main component, który będzie odpowiedzialny za łączenie naszych komponentów w całość. W tym przypadku tylko w sumie tych dwóch. I on zależy od, nie składa się z żadnych modułów, natomiast zależy od search komponentu. Bardzo źle. I kolejną różnicą pomiędzy tym komponentem a poprzednimi jest to, że on nie dostarcza żadnych zależności na zewnątrz, natomiast jest odpowiedzialny za wstrzykiwanie zależności do main activity. OK. Jeszcze nie zrobiłem jednej rzeczy. W tej sytuacji potrzebuję jeszcze wstrzyknąć, poprosić Daggera o wstrzyknięcie zależności do main activity. I ponieważ w Androidzie nie możemy mieć parametrów w konstruktorach klas, które rozszerzają activity, muszę to zrobić w metodzie onCreate. W tak zwanym międzyczasie też wykonałem kompilację, ponieważ Dagger generuje dużo kodu w czasie kompilacji i przed kompilacją nie mógłbym z niego skorzystać. OK. Klasy wygenerowane przez Daggera to na przykład Dagger main component, czyli dla każdego komponentu mamy wygenerowaną jego implementację. I tu mam taką metodę builder. Następnie muszę ustawić search component.
I taki main component, jako że ten Dagger main component, jako że implementuje mój interfejs main component, ma metodę inject, z której korzystam w celu wstrzyknięcia zależności. No i teraz widać, że muszę jeszcze w jakiś sposób stworzyć search component. I robię to dokładnie tak samo. Czyli Dagger search component. Tutaj muszę z kolei dostarczyć rest komponentu. I jeszcze chwilę. To jest troszkę inaczej, ponieważ rest komponent nie zależy od żadnych innych komponentów. Nie muszę niczego specyfikować, mam po prostu zwykłą metodę create. I w tym momencie mam wstrzykiwanie zależności do mojej klasy mainActivity przy użyciu Daggera dwójki. Kolejną rzeczą, którą teraz zrobię, będzie podmienianie tych modułów na potrzeby testów. Aby podmienić te komponenty, muszę mieć do nich dostęp w kodzie testowym, więc wydzielę je do pól statycznych, tak żebym mógł teraz w klasie z testami, w części inicjalizującej testy, żebym mógł go podmienić na moduł stworzony specjalnie dla testów. Są może jakieś pytania w trakcie? OK. To jest moja testowa implementacja rest komponentu. I ponieważ w testach nie chcemy uderzać do prawdziwego API i używać internetu w ogóle, nie będę tutaj zwracał żadnej implementacji retrofita, a jedynie rzucę wyjątkiem, że internet nie powinien być używany w testach. Okay. I jako, że już używam w tym momencie tego testowego komponentu, sprawdźmy, czy dostałem ten błąd. Okay. Czyli widzimy, że ten błąd powoduje, że nasze testy nie przychodzą. I to jest bardzo dobre zabezpieczenie w tym momencie, że nawet jeżeli nie zrobimy testowych implementacji naszych interfejsów do API, to nasze testy nie będą przychodzić. Będziemy musieli najpierw dostarczyć takiej testowej implementacji modułów do API. Czyli w podobny sposób musimy teraz podmienić search component, ale ponieważ on używa rest komponentu, nie mogę tego zrobić w inicjalizacji pola, tylko zrobię to za pomocą metody. Której w zależności od tego, czy został ustawiony testowy komponent, będę zwracał testowy, czyli
Czyli jeżeli został ustawiony testowy, będę zwracał komponent testowy, a w przeciwnym wypadku będę zwracał normalną implementację. I ostatnią rzeczą, która mi została, to muszę ten search, testowy search komponent faktycznie ustawić. Okay. W tym miejscu podmieniam, dostarczam testowej implementacji i w celu, żeby przechodziły moje testy, muszę w tym miejscu zwrócić implementację Search API. Jest to interfejs o jednej metodzie. Dla tych, którzy znają Retrofita, jest on na pewno znany. Natomiast pokażę, to jest interfejs z naszej biblioteki, która dostarcza nam możliwość pobierania danych z internetu. Tutaj definiujemy jedną metodę, przywoływaniu której dostajemy od razu sparsowanego JSON-a z internetu. No i ona zwraca typ observable, adjust i new search results. I teraz w zależności od tego, jakie jest nasze pole wyszukiwania, zwróćmy dwie różne rzeczy, czyli jeżeli jest to faktycznie mój login na GitHubie, to zwróćmy coś, co wygląda jak moje konto na GitHubie. Czyli drugim parametrem jest URL do zdjęcia i trzecim jest jakiś score. I w przeciwnym wypadku zwróćmy po prostu pustą listę. Co do mnie mówisz? A, za dużo Kotlina. W Kotlinie się nie pisze słowa kluczowego new i... Okej, okay. Mam nadzieję, że teraz mi przejdą testy i w tym momencie chciałbym się zatrzymać na chwilę i podsumować, co zrobiliśmy i jakie mamy z tego korzyści. Tylko niech przejdą testy, a jeszcze w międzyczasie się przełączę na emulator. Okej, okay. Widać, że nie ma mojego zdjęcia. Co oznacza, że faktycznie został użyty ten moduł testowy z pustym linkiem do zdjęcia. OK. To w ten sposób udało mi się podmienić moduły w mojej aplikacji w Main Activity. No i to, co widać na pierwszy rzut oka, to w testach nie używam internetu. I to jest na pewno jakaś korzyść. I mam teraz jakieś takie pytanie do was, czy widzicie jakieś inne korzyści z tego całego kodu, który zajął mi jakieś 17 minut. No okej, to jest to, co właśnie powiedziałem, że mogę podmieniać te implementacje. No tak, czyli generalnie mam możliwość podmieniania komponentów w testach. I mogę to podmienić w tym celu, żeby nie używało on internetu, ale również mogę testować jakieś inne przypadki, i na przykład napisać taki komponent, który będzie zwracał błędy API i testować, jak moja aplikacja zachowuje się w przypadku błędów. To dla mnie jest cały czas jeden. Jedna korzyść. No. Tylko nie pamiętam, w której klasie był ten if, ale w jednej klasie zrobiłeś if, gdzie jest if, test modul jest ustawiony, to go użyj, a else nie. Okej. Okay. I to jest set komponent, tak? Czyli to jest kod produkcyjny. Tak. Robić IFA
abstrakcyjnym, żeby móc to przykryć implementacją testową, czy nie da się tego zrobić tak jak w Daggerze 1C, żeby napisać w testach moduł, który będzie wykorzystywany w testach i który przykryje ten moduł produkcyjny? Mam jedno rozwiązanie na to w głowie, ale nie podoba mi się ono na tyle, że nigdy o nim nie wspominam. Natomiast w Daggerze 2 jest to duży problem z tego względu, że cały kod jest generowany i nie ma żadnych operacji wykonywanych w runtime, które mogłyby wpływać na to, jakie faktycznie implementacje są dostarczane w miejsce naszych interfejsów. Czyli jeszcze raz może to powtórzę tylko innymi słowami, czyli po użyciu Daggera bez tego ifa możemy dokładnie prześledzić ścieżkę, która implementacja zostanie wstrzyknięta w miejsce naszego interfejsu. I tutaj zmierzamy do kolejnej rzeczy, której, no jeszcze tam, czy odpowiedziałem na pytanie może. Tak, ja tak się zastanawiam, bo przecież jak kompilujesz testy, to on mógłby podczas kompilacji znaleźć, że jest jakiś moduł, który odpowiada modułowi produkcyjnemu, mógłby być jeszcze jakoś dodatkowo oznaczony jakąś adnotacją i wtedy to podmienić. Okej, to bardzo podjechałeś do mojego rozwiązania, które mi się nie podoba. Możemy wydzielić implementację tych komponentów do osobnego modułu i w aplikacji korzystać z tego modułu, natomiast w testach dostarczać własnych implementacji tych klas. Czyli to będą klasy o tych samych nazwach, z metodami o tych samych sygnaturach, z których część będzie kompilowana, jeżeli będziemy uruchamiali aplikację, a część będzie kompilowana, jeżeli będziemy uruchamiali testy. To rozwiązanie mi się właśnie z tego powodu nie podoba, że zazwyczaj w IDE mam albo same testy, albo samą aplikację. Jak zmieniam kod, zapomnę zmienić w tej drugiej części i mam błędy kompilacji. Także już wolę tego ifa, nie jest to dla mnie taki duży problem, że mam ifa po to, żeby moja aplikacja była testowalna. Wydaje mi się, że to jest dużo większa zaleta niż wada z tego ifa w kodzie produkcyjnym. OK? No i tak jak mówiłem, bez tego ifa w tym miejscu moglibyśmy dokładnie prześledzić, który moduł jest wstrzykiwany w miejsce którego interfejsu, w związku z czym tracimy możliwość niezależnego kompilowania tych implementacji i dostarczania różnych implementacji z zewnątrz, ponieważ nasza klasa poprzez Daggera pośrednio jakoś zależy od implementacji interfejsów, implementacji modułów. Czyli zmierzam do tego, że jedyne, co uzyskaliśmy poprzez taką dosyć porządną ilość kodu, to jest około 140 linijek, to możliwość podmieniania komponentów w testach. I byłbym bardzo szczęśliwy, jakby ktoś się nie zgodził i może by się wywiązała dyskusja w tym momencie. Ale rozumiem, że za mało androidowców, którzy mogliby coś podchwycić. Znaczy, ja się trochę nie zgadzam. Bardzo dobrze. Bo po pierwsze to jednak wydaje mi się, że okej, pewnie automatyczny refaktoring tego nie złapie, jak będziesz miał rzeczywiście te dwa moduły i o takich samych nazwach i w jednym będziesz coś dodawał, a w drugim nie, ale to, że będziesz miał błąd kompilacji, jeżeli zapomnisz czegoś dodać w drugim, to jest w sumie nie takie złe. Tak mi się wydaje. A druga kwestia to taka, że niekoniecznie nasze activity ma zależności do tych wstrzykiwanych rzeczy, bo to jest tak, z tego co właśnie zauważyłem, co pokazałeś, że my przekazujemy to nasze activity do tego main component i on na nim woła setera. Prawdopodobnie w środku tam się to tak generuje, że on się odwołuje do tego pola i tam to wpisuje. To nie jest tak, że to ma zależność w tamtą stronę chyba. W Dagger main komponencie faktycznie mamy taką klasę members injector i to jest kod generowany, więc należy się nie bać.
I on faktycznie, jesteśmy w stanie, na takim małym ekranie trochę to jest trudniejsze, ale jesteśmy w stanie prześledzić i znaleźć miejsce, gdzie po prostu pole Search API jest ustawiane nawet bez setera po prostu. Co za tym idzie, jakbym szedł dalej w ten kod, mógłbym zobaczyć dokładnie, skąd jest dostarczany Search API Provider i jaką on ma implementację. I mógłbym dokładnie zobaczyć, że on, żeby został stworzony, jest używany retrofit. Mógłbym zobaczyć dokładnie, w jaki sposób jest budowany ten retrofit, wchodząc głębiej w ten kod. Jasne, rozumiem. Natomiast jednak nie piszesz tego explicite, tak? Ale dowolna zmiana w implementacji dowolnego interfejsu, który jest dostarczany przez Daggera, powoduje, że kod Daggera musi zostać przekompilowany, bo on zależy po prostu od tego pliku. I dowolna zmiana w tamtym miejscu powoduje przekompilowanie Daggera i powoduje przekompilowanie następnie całej aplikacji, bo ona jest zależna od Daggera. Czyli nie mamy dependency inversion, nie mamy tej niezależnej kompilacji. Nie możemy części wyekstraktować do modułu i zmieniać bez problemu. Przy kodzie generowanym to nie jestem pewien, czy to jest do osiągnięcia tak w 100%. Wydaje mi się, że nie, to nie jest do osiągnięcia z takimi założeniami, z jakimi został Dagger drugi zbudowany. Bo Dagger drugi został przede wszystkim jest nastawiony na performance nie ma żadnych, też w Daggerze jedynce było coś takiego, że moduły były wrzucane do mapy i potem wyciągane po typach z tej mapy, co w jakiś sposób pozwalało na odcięcie tam tej implementacji. No i też ostateczne to wrzucenie tego modułu robił w runtime, tak? No i robił to w runtime. I nawet miał mechanizm do podmieniania tych modułów. Gdzie był parametr na override true i można było zdefiniować dwa moduły i jeden nadpisywał drugi. Okej. To mam nadzieję, że doszliśmy do... jak się przełączyć na drugi Android Studio? Na Macu to command. Okej, okay, mam lepszy pomysł? Dobra. W tym momencie przełączyłem się do tego samego projektu, który mieliśmy na początku, tego napisanego w Kotlinie. Tak jak widzicie, ponownie mam to pole przypisywane w inicjacji pola w main activity i chciałbym teraz zrobić dokładnie to samo, co zrobiłem z Daggerem, tylko przy użyciu Kotlina. I już od razu w tym miejscu będzie widać pewną przewagę tego rozwiązania. By lazy. Mianowicie to pole w dalszym ciągu jest prywatne i finalne. W Daggerze no, nie mogło być finalne ze względu na to, że nie możemy nadpisywać konstruktorów. Nie możemy mieć parametryzowanych konstruktorów. W Kotlinie istnieje możliwość, żeby przy użyciu lazy inicjalizacji to pole w dalszym ciągu było finalne. Pytanie. Okej, sugestia jest taka, że to można to zrobić też w Javie generalnie. Można, oczywiście. Po prostu w Kotlinie jest łatwiej mi. Czyli tutaj konkluzja nie jest taka, że Kotlin bije Daggera, tylko generalnie, że można zrobić to bez użycia biblioteki. I do tego będę zmierzał.
Okej. W Kotlinie odpowiednikiem metody statycznej jest metoda umieszczona w companion object. OK. Już w tym momencie mam dependency injection w main activity. Już w tym momencie mógłbym podmieniać ten moduł w testas poprzez wydzielenie go do pola, ale żeby uzyskać jeszcze ten sam efekt, który mieliśmy w daggerze, zrobię jeszcze to samo z retrofitem ponownie. Okay. Okay. W tym momencie już mam dwa moduły daggerowe, trzy komponenty daggerowe i mam dokładnie taką samą dependency injection, wstrzykiwanie zależności, jakie miałem po 10 minut kodowaniach poprzednio. Ale teraz jeszcze potrzebuję mechanizmu do podmieniania tych zależności w testach. I zrobię podobnie jak poprzednio. Wydzielę to do pól statycznych, które będą osiągalne z kodu testowego, tak żebym mógł te zależności tu wstrzykiwać. OK. Zapytanie kropka value. OK. Tutaj już mam w tym momencie możliwość ustawienia testowego retrofita, a konkretniej sposobu, w którym testowy retrofit będzie dostarczany. No i jeżeli taki sposób zostanie ustawiony w testach, po prostu uzyskuję wartość retrofita i nie używam tej wartości budowanej w tym miejscu. Żeby ona w ogóle nie była tworzona, jeżeli testowy retrofit zostanie ustawiony by lazy, to ponownie użyję funkcji lazy, która spowoduje, że dopóki nie będę używał tego retrofita, ten kod nawet nie zostanie wykonany. To użyjmy od razu tego w testach. I ponownie jak poprzednio, będę rzucał tutaj wyjątkiem. Jak uruchomię teraz testy, postaram się ten wyjątek znaleźć. Stack treści, o ile testy mi sfailują. Okay. Internet should not be used in test. Okay. Czyli kolejną rzeczą, która została mi do zrobienia, podobnie jak poprzednio, jest podmienienie search API. I podobnie jak w przypadku retrofita, wydzielę to do statycznego pola. I zrobię zmienną, która będzie sprawdzana pod kątem, czy została ustawiona w testach.
No tak, i ostatnia rzecz, muszę ją podmienić w testach. I żeby was nie zanudzać, mam od razu przygotowaną implementację test search API, która zachowuje się dokładnie tak samo, jak pokazywałem w części daggerowej. No i teraz mam nadzieję, że moje testy przejdą. I jeszcze pokazałem wam, że używanie biblioteki nie zawsze skraca, zmniejsza nam ilość kodu, która jest potrzebna do osiągnięcia tego samego. I może czasami się warto zastanowić, czy faktycznie potrzebujemy biblioteki. Oraz, że nawet może osoby, które nie piszą w Androidzie, będą mogły skorzystać z takiej idei do podmieniania modułów w testach. Jakieś pytania? Albo może ktoś się nie zgadza ze mną? No. Jeszcze właśnie jedną rzecz, które tak robił, było to, że ten cały graf w zależności od rozpoczętności, w jakiej kolejności ma być tworzony. W tym przypadku to musimy sami ręcznie to wszystkie argumenty postawić w kolejności, tak? Okej. Uwaga była taka, że Dagger sam nam rozwiązywał problem tego, w jakiej kolejności są tworzone, w jakiej kolejności są tworzone zależności. A moim jakby kontrargumentem będzie to, że w sumie i tak pisałeś metodę, której parametrami były zależności, które były tworzone gdzieś indziej. I pisałeś, w jaki sposób ma być tworzony obiekt faktycznie w kodzie produkcyjnym. No i tutaj jest dokładnie tak samo. Tu jest jakby powiedziane, jaka to jest zależność, czyli parametr metody. I jakbym chciał, mógłbym nawet to wydzielić do... nawet to wydzielić do zmiennej, która bardziej obrazuje, że to może być parametrem. No i potem jest sposób budowania tego. Czyli chodzi o to, że jeden modul ma 60 zależności w jednym module, to jedna zależność zależy od drugiej, to że teraz mówisz, jak na bazie wystawy, to nie powinno być stworzone. A to tak jak na tutaj też będą stworzone w odpowiedniej kolejności. Bo zanim zostanie stworzony ten, zostanie stworzony retrofit. Jak masz właśnie zależność, to ty sam musisz zapilnować tego, żeby one zostały w kolejności, tam czasem już. Okej. Może czegoś nie widzę, ale generalnie wydaje mi się, że to się po prostu samo zrobi w dobrej kolejności, nie? Takim kodem? Czy istnieje taka możliwość, że mając taki kod, stworzą mi się te zależności w swojej kolejności? Nie ma tutaj takiej możliwości. Jest możliwość, że będzie przy pisaniu kodu, będziesz musiał samą generować zależności, inaczej się nie skompiluje. Czyli byś miał w jednym dobrać 10 zależności, i jedna to zależy od drugiej, druga to zależy od trzeciej. Musisz sam stworzyć metodę, która jest niczego nie zależy, bo stworzona to pierwsza, coś mówiła przy nazwie, która była przytworzona drugiej. Bez kodu to jest ciężko opisać. Okej. Okay. Po prostu w projektach raczej nie występuje, ale przy dużych projektach też dużo pomóc. W dalszym ciągu mi się nie wydaje, ale no, myślę, że nie rozstrzygniemy tego bez kodu. Okej? Okay. Jak nie ma więcej pytań, są jeszcze jakieś pytania? To jest wszystko, co przygotowałem na dziś. Dzięki.